Konnichiwa, witam serdecznie, siemanko, Zajączek z tej strony, Shogun 2, Total War, legendarny poziom trudności, Ruty, Hattori pod asasynów, ninja, gejszów i innych dziwnych, nieczystych zagrywek, ale na pewno spaczonych i pełnych total krygu. Poda mi się póki co ten młyn, który się tutaj dzieje. Jak my tutaj kręcimy, szpącimy, jak te poszczególne dajmy się zdradzają. Taki piękny ten japoński Civil War, znaczy Civil War, no. Ten okres walk pomiędzy poszczególnymi daimiami. Przypominam, że gramy na legendarnym poziomie trudności, więc tutaj znamy początka tury. Troszkę dziwne uczucie, kiedy zaczynasz odcinek i masz początek tury, a nie znamy końca tury. Ale na pewno przyjemne uczucie jest, kiedy zostawiacie łapkę w górę i soczyste kalendarze. Także polecam bardzo serdecznie. Discordzik, Patronite, Twitch streamy również zachęcam. A my dzisiaj zajmiemy Setsu. Zniszczymy, mam nadzieję, do końca już to zdradzieckie... Zdradziecki ród, który w sumie tylko w Setsu się ostał, świetnie. I możemy ich zaatakować. Aha, oni uciekli, oni właśnie, oni też walczą z Chosokabe. Ty, a z Chosokabe jakbyśmy zawiązali sojusz? Jakbyśmy z Chosokabe zawiązali sojusz, wiecie, mamy wspólnych rywali czy coś. Chosokabe jako sojusznik by się przydało. A byłoby naprawdę myło, jakbyśmy z takim Chosokabe zażądali przymierza. Oferta jest nie do przyjęcia, no właśnie, no to my tyle pogadali. A prawo przemarszu chcesz kupić? Nie, jak generalnie jak nie graniczą, to nie da się kupić prawa przemarszu, niestety. No dobrze, my mamy tu osadę do zdobycia. Tutaj masz troszeczkę mobików, troszeczkę tego. Moglibyśmy was łucznikami znowu pomęczyć, ale możemy to po prostu na automacie zrobić. Trzy tury, nie no, trzech tur tego oblegać nie będziemy. Dobra, dawaj na automacie. Mam nadzieję, że poważnie jednostek nie uszkodzimy, nie potracisz żadnych naszych cennych Ashigaru. Ej, straty niewielkie, bardzo małe straty. Ja bym w życiu, nawet jakbym to ręcznie robił, łucznikami pocił, to byśmy takich strat małych nie ponieśli. Byśmy wszystkich nie dali radę wystrzelać. No dobra, tylko minus jest taki, że oczywiście się uszkodził zameczek. Niestety zameczek się uszkodził, pokojowa okupacja. No właśnie, zamek trzeba naprawić, 31 koku, no ale tura w plecy w razie czego. No i proszę państwa, zajęliśmy bardzo ważną prowincję, bo teraz graniczymy, mamy port morski, bardzo dobra wiadomość, ale graniczymy z Besho. Besho, jak widzicie, włada dość pokaźnym kawałkiem Japonii. W ogóle Besho ma logo OBS-a, jak tak patrzę teraz na drugi ekran i widzę OBS-a na pasku i tutaj odpalanego, to widzę Besho. Taka ciekawostka. Z wami, tak, ja nie wiem, nie do przyjęcia. Zwykle jak jest nie do przyjęcia, to chcą ciebie zaatakować. A prawo przemarszu chcesz ten kupić? Zresztą prawdopodobnie już na przykładzie tego daimyo, które właśnie dobiliśmy, to prawo przemarszu, nawet jak mają, to i tak nas zaatakują. Szkoda, że umowy handlowe nie chcecie. Dobra, też wam prawo przemarszu sprzedamy, bo tak czy siak będziemy z wami walczyć. 2888 koku. Brzmi jak plan, macie prawo przemarszu. Na pewno nie chcesz tej umowy handlowej. Oferta jest nie do przyjęcia. Sojuszu też nie chcecie, też jest nie do przyjęcia ta oferta. Chosokabe, niechęć. Chosokabe też dobrze byłoby się dogadać. Póki co. Umowy handlowej nie podpiszemy. Prawa przemarszu wam nie wciśniemy, szkoda. Shoni to jest jedyne daimyo, które chce z nami handlować i jeszcze nam zapłaci za to. Okej, fajnie, mam jeszcze możliwość handlu. Mamy możliwość handlu z Odą, ale Oda się nie zgodzi, tak chcemy ich zaatakować. A Ikoiki jest... tutaj się znalazło, w centrum Japonii, tuż przy Shogunie, tak. Rebelia chłopska jest tuż przy Kyoto. Ich również chcemy przyatakować. Z Hatamo możemy jeszcze handlować drogą lądową. O, wy chcecie handlować, no i fajnie, mordeczki. Dobra, mamy 7,5 tysiąca koku. Trochę praw przemarszu posprzedawaliśmy. Plan na razie jest taki, że na zachodzie chcemy na razie zachować mniej więcej status quo, ani atakować, ani nie być atakowanym, bo koniecznie chcę na razie sfokusować Odę i tak jak mówiłem, dojść mniej więcej do prowincji Sagami. Tutaj, jak pamiętam, jest taka fajna właśnie układ prowincji, że z tej strony są wzgórza, tutaj są prowincje, to jest kopalenka złota, tu są ci płatnerze lepsi, tu jeszcze koniki byłyby, a Oda jest groźnym daimyo, no bo ma tych lepszych Ashigaru, nie? A że na razie wszyscy biegają na Ashigaru, no to ta Oda ma przewagę, więc dobrze byłoby ich poklepać jak najszybciej. Dobra, mamy 7 tysięcy, trzeba by to poinwestować. Napraw tych aszaszynów, moglibyśmy giełdy ryżu porobić. Tak, poróbmy giełdy ryżu, bo giełdy ryżu dają pieniążki. Gildii Kipyckiej nie zrobiłem. Zrób drogę ze stacjami. Tutaj zrobisz górską krywkę, na razie nie. Zrób drogi ze stacjami i tutaj również machnij
giełdę ryżu. Znaczy targ na razie, 3000 koku. Okej, okay. W Kawachi Setsu by się przydało zamek rozbudować. Drogi szko... O właśnie, to jest pod Metsukę. O, i tu jest już targ. O, właśnie, Metsukę potrzebujemy. My, opanowania wszystkich sztuk plus 20, biblioteka. Plus 1 do rangi Metsukę, a to jest plus 2 do rangi Metsukę. I plus 10, plus prędzej do premii stacji, prawki, stawki podatkowej w prowincji i zadowolenie. Biblioteka byłaby fajna, żeby przyspieszyć badania. No ale my gramy pod agentów. Gramy pod agentów. No to i tak przyspieszymy jeszcze badania. Zrób sąd, koniecznie zrób sąd. Zrób giełdę ryżu. No i my wydali wszystkie pieniążki. Mam nadzieję też, że woreczków z ryżem starczy, bo mamy 5, a trochę zainwestowaliśmy. No, także co, znajomy końca tury? Znajomy końca tury, martwią mnie te armie Ody. Martwią mnie te armie Ody i fajnie jakby ninja nas powrócił. Bo tu musimy zacząć działać ninjom. Oni mają dużo samurajów, samuraje z Yari, samuraje łucznicy. A mamy puste owarii. Dobra, skipping turę. Ikkoiki nas atakuje, my chcieliśmy teraz zaatakować Ikkoiki. Trochę szkoda, bo oni pewnie nam wyskoczą zza prowincji. Nie, na razie tylko wypowiedzieli wojnę, bo oni sąsiadują z naszą stolicą. Byłaby wielka szkoda, jakby nam teraz tam wparowali. A szybko dajmy tam skoczymy. Atak na morski szlak handlowy, sztuka opanowana, droga włóczni. Opanowałeś plus 1 do obrony. Cenę doświadczenia wszystkich werbowanych jednostek z łucznikami. To nie byłoby głupie, ale póki co. Póki co, płonące strzały, czyli strategia ataku plus 2 do szarży. Machiny, to nas nie interesuje, ale dostaniemy płonące strzały, co nasi Ashigaru z chęcią przyjmą. No i tu jest armia Ikkoiki, która w sumie jest niewielka. O, i nasz ninja powrócił. Świetnie. Nasz ninja, fajnie. Jakby podszedł przede wszystkim na razie pokazać, co mają wrogie armie. Mają Roginów z łukiem. I mają Ashigaru. Ikkoiki ma tych swoich Ashigaru takich samych jakościowo, tylko jest ich więcej w jednostce. Mają 240, mamy 200, nie? Jeżeli o to chodzi, tak, 200. A Oda ma jakościowo lepszych Ashigaru, jakoś tak to było. Dobra, mordeczko, dałbyś radę sabotować armię 400 koku i 63% szans. No spróbujmy. Może dobrze, żeby ta armia nam nigdzie nie poszła. Jak pójdą na owarii, albo Ige najgorzej, jak pójdą na owarii, zdobędą i potem mi tam Oda wparuje i to zajmie. To musimy szybko patatajać. Szybko tam pobiegniemy. Jaki to jest problem zadowolenia? Minus 6. Minus 6, za dwie tury będzie plus 1 do zadowolenia. To jest minus 1. Jeszcze ninja siedzą. Zostaw tu ninja. Dwie jednostki daj do Setsu. Potem się najwyżej wyłączy podatki w jedną turę. Dobra, na razie to jest ogarnięte. Dwie tury musimy podróżować, a wszystko przez to, że nie możemy przechodzić przez Kyoto. Kyoto Hatakayama. Chciałbyś zawieszenie broni? Nie, dalej oferta jest nie do przyjęcia. Oni dalej wierzą gdzieś, że gdzieś tam przepłyną, opłyną całe wyspy japońskie. Się zdesantują nam. W Kiz budujesz wioskę Burmaków. To daje plus 250 zamożności, bo tu będziemy rekrutować ninja. A tu rekrutujemy te jednostki ninja, tak, plus 5 doświadczenia wszystkich wyrobowanych ninja Kisho. Także tu jeszcze trzeba będzie spelunkę postawić, ale na razie zrób tą wioskę. Wioskę, która też daje w sumie pieniążki, bo tu nam tylko staje nie starczy. Czyli na razie nie budujemy 1080 koku, 1800, mały dochód mamy. Jak na w sumie tylko jedną mobilną armię. Mam nadzieję, że jak się pobudują te drogi, te giełdy ryżu na tym wyższym poziomie, tu też przydałoby się zrobić ten klasztor na wyższym poziomie, mielibyśmy dostęp do mnichów wojowników, którym z chęcią bym zaczął wykorzystać w naszych armiach. Nigdy w sumie nie korzystałem z mnichów wojowników, ani razu. Zawsze to albo Ashigaru i potem samurajów się ten teguje. Znajomy końca tury, znajomy końca tury, ciach. Takaoka nas atakuje, czekaj, Takaoka to jest... Co to jest Takaoka? Nie wiem kim wy jesteście, ale macie potężnych sojuszników. Bardzo potężnych sojuszników macie. Mam nadzieję, że ani Takeda, ani Besho nie wejdą do tej wojny. Dobra, ty nie wzywałeś ich. I to jest ten... Czemu Hatano nas atakuje? Czy my handlowali? Mamy prawo przemarszu? Trochę problematycznie się robi. Czy my nie jesteśmy ani agresywni, ani my nikomu krzywdy nie zrobili. My sobie tutaj chillujemy. Zajęli tylko ten malutki tutaj region koło Kyoto. Wszystkich umów dotrzymujemy, a tu są takie negatywne relacje na tym legendarnym poziomie trudności, rosnące niepokoje w Setsu. W ogóle ta armia Ikkoiki z tej strony idzie, co jest najgorsze. A, bo do Ise idą. Tu w ogóle ta armia przylazła, ale tu raczej się obronimy. Jeszcze tych ninja chyba wrzucimy do Setsu.
Trochę problematycznie się dzieje. Dasz radę dobiec ich sabotować? To by było najlepsze, jakbyś ich sabotował. Sabotuj armię. 400 koku. Bardzo ważne, żeby to się udało. Bardzo ważne, żeby to się udało. Dobra, sabotowano działania i nasz ninja awansował. Świetnie. To ty, mordeczko, dostaniesz kolejnego członka świty. Przebranie Camuso. Podstępność podczas zamachu. Fajne. Szanse na ucieczkę po niedanej akcji. Dmuchawka. Plus procent szans, że ninja uniknie wykrycia po niedanej misji. Przebranie Camuso. Czasem ubóstwo stanie lepsze azyl. Plus 1 podstępności podczas zamachów. Daj to. Daj to, przyda się. I masz kolejne dwa punkciki. Rekonwalescencja. Potrzebujemy tu się dostać. A to potrzebujesz kolejny poziom, bo jesteś... czteropoziomowym. Potrzebujesz piątego poziomu, żeby mieć tutaj. Okej, czyli moglibyśmy tu władować podczas sabotowania budynków. Możemy jeden tu kliknąć. Perk, bo tak czy siak musimy to zrobić, żeby dostać się do tego i do tego. Ale to na razie poczekaj. Na razie poczekaj, zostaw to jak jest. Bardzo dobry, bardzo dobry. Nasz ninja, jak cię zwał, żbiczku? Chitaso, Chisato. Panie asasynie Chisato, great sukces. Teraz tak, tu chyba podzielimy armię. A właśnie, z czym my teraz walczymy? Walczymy z Takaoka. Takaoka to jest ten niebieski klan. I tutaj z tym walczymy. Fatalnie, ja chciałem iść na Odę, a teraz nie pójdziemy na Odę, tylko będziemy tutaj po północy biegać. Najgorzej. Najgorzej, fatalnie, no... Nic się na razie nie dzieje tak, jak miało się udać na początku tego odcinka, jak sobie planowałem, ogarniałem sytuację. Ale to nic, dobra. Oni tu idą czterema jednostkami, jeżeli to jest samuraj łucznicy, samuraj łucznicy. Weźmiemy na pewno ciebie. O, weźmiemy Ashigaru i weźmiemy Ashigaru. Aha, wy nie dobiegniecie nawet do osady. Dobra, trudno, stajesz na tym moście, najwyżej będziemy bronić się na moście, czy cofniemy. Oni może nie będą szturmować, a jak nie będą szturmować, to nie wiem, odbijesz to Setsu czy coś. To szkoda, bo my tutaj budujemy. Jedna tura, trzy tury, nie chcę tego przerywać. Nasz daimyo zajmie Omi w następnej turze. Sam tam też nie dojedzie. No i dobrze, jakbyś potem jeszcze jedną turę ich sabotował, żebyś ty zajął Omi i potem do nich dobiegł. No i przede wszystkim musimy zacząć się rekrutować. Rekrutować jednostki. Wejdziesz tym ninjom do Setsu. Wiesz, że jesteście zadowoleni, nice. Szkoda, że my cały czas de facto musimy polegać na Ashigaru. Tutaj ci mnisi wojownicy, no właśnie, 1800 i koku zacznie brakować znowu, bo zaczniemy teraz na siłę rekrutować jednostki, żeby bronić się przed tymi hordami, które nas będą atakować. A tu jest jeszcze armia. Jest jeden żbiczek. Jeden Ashigaru. Jeden Ashigaru i stań sobie tu. Będziesz go ścigał, może go sprowokujesz, żeby pobiegł na ciebie, to kupimy jeszcze jedną turę, żeby nie atakował Ise. Tu rekrutujesz, w Idze zrekrutujesz i w Owarii powiedzmy, tu możemy łuczników z Hattori. Samurajów z Hattori, z Yari. Troszeczkę za drodzy jesteście i wy się dwie tury będziecie robić, nie? No właśnie, dwie tury, nie, zrób na razie zwykłych łuczników. Musimy biegać, polegać na piechocie. No i trochę dużo wojen się zrobiło. Wszyscy nas poatakowali. Nie podoba mi się to. Wy jesteście tutaj tym Hatano i Koiki my dobijemy. I Takaoka jest problematyczna. Problematyczna. Jak nas Oda zaatakuje, to jest bardziej niż pewne, że nas Oda w końcu zaatakuje. Ona z kimś walczy. Walczy. Ona walczy z Hojo. Hojo jest tutaj. No to właśnie, skończą wojnę swoją na wschodzie i przyjdą do nas. Nie chcę umowy handlowej, prawo przemarszu mam jeszcze przez 5 tur w teorii. To już tu też raczej nie dasz. Czy jest jakiś daimy, który nas lubi? Besho jest obojętne. Shogun nas lubi. Ale z Shogunem chyba się nie da zrobić, nie? Z Shoguna chyba się nie da zrobić sojusznika. No właśnie. Shogun jest ponad te właśnie między daimiami. Kluczowy moment z tej serii, jeżeli uda się to wytentegować i ustabilizować, to mamy szansę nawet na zwycięstwo na tym legendarnym poziomie trudności jako Hattori. O, Chosoka B. To nie powinno być tak, że te daimy nas zaatakują w momencie, kiedy my będziemy wystarczająco silni, będziemy mieli Kyoto, zacznie się ta już wojna totalna o zjednoczenie Japonii, bo ja czuję się, jakby oni nas już teraz wszyscy najechali za coś. A miły taki żbiczek był? O, zasadzka. Bo Chosoka B będzie nam się teraz desantować, bo oni są na tej wyspie i mają gigantyczną flotę.
irytujące to jest, że ta dyplomacja tu średnio działa. Dobra, pierwszy raz mam w sumie, rozgrywamy... Jeszcze nigdy nie miałem zasadzki w Szogunie. To jest moja pierwsza zasadzka w Szogunie. Jak to będzie wyglądało? Oni są tutaj, ta? No to... W sumie wbiegajmy w nich, tu nie ma na co czekać, dawaj naszą jazdę. Oni tam mieli łuczników, znaczy tych roninów z łukami i jakiś Ashigaru do pomocy. Nasza... O, 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 właśnie, 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 kurde, bo byśmy wjechali naszym daimyo w zasadzkę Ashigaru. Wjeżdżaj tu, wjeżdżaj tu. Wjeżdżaj w tego, wjeżdżaj w tego. Ta ekipa poza daimyo może wjeżdżać w tego. Dobra, kawaleria do tyłu. Do tyłu. Łucznicy niech już przestaną strzelać, bo walą bardziej po swoich niż po naszych. Kawalerią będziemy dobijać, w sensie łapać to, co uciekło. No i nice. I tutaj walka Washigaru z Ashigaru i Koiki. Oni mają takie turbany fajne. Kurde, szkoda, że nas wszyscy poatakowali, bo byśmy sobie chcieli teraz znowu pochillować, porobić ekonomię, porobić dostęp do tych lepszych jednostek, jakichś mnichów poogarniać, jakichś tych samurajów. Bo teraz, jeżeli przetrwamy, to przetrwamy na Volksturmie Ashigaru i na wypoconych bitwach. Znowu. Dobra, świetnie. Bo to oni chcieli tą armią nam stolicę czmychnąć, przejąć. Niepostrzeżenie. A my akurat szliśmy w ich kierunku, to wpali w naszą zasadzkę. Serio, martwię się teraz najbardziej chyba tym czasokaberze. Jak my zaczniemy nawet tam walczyć gdzieś na północy, to oni zaczną nam się desantować na plecy. Masz samych samurajów z łucznikami. Samuraje łucznicy. Kolibka. Ej, może być problem. Trzeba będzie jakoś się schować. Nie wiem, jak się zachowa AI, bo jeżeli będzie mądre, to po prostu będzie w nas strzelać. A my jedyne co mamy, to jedyne oddziały zwykłych Ashigaru z łukami. Może być problem. Tak, będzie problem, ale spokojnie, tu idzie armia, która to w razie czego odbije. No jeszcze z dwóch stron podchodzi, no co za spocuch, schowaj tych naszych samurajów, tych naszych ninja schowaj. Ashigaru też niech się schowają. Zobaczymy, co on zrobi, bo moglibyśmy w teorii wybiec z tego zamku i szarżować mu tych samurajów łuczników. Ale jest szansa, że on będzie szturmował i wbijał się na mury. Jeśli zwykli łucznicy niech stoją na murach, niech wymieniają się ogniem z tymi łucznikami. Będą mieli dodatkową osłonę, więc powinni więcej na plus wychodzić z tej wymiany. No panowie, strzelać celnie, na razie ubiliście dwóch. Macie jeszcze kilkuset więcej, także strzał zabraknie. O, tu chłop się wywrócił. Ewentualnie jak oni będą strzelać was tymi strzałami, to zbierajcie te strzały i rzucajcie w nich z powrotem. Aha, i nie dawajcie się trafiać, to bardzo ważne. Mordziu, masz minus do kajecika, dałeś się trafić. Ale nas masakrują, co jest? Tak to nie. Dobra, z tej strony widzę, że będą się wspinać tymi łucznikami. Poślemy naszych samurajów i ninja, żeby ich tutaj godnie przywitali. A na razie ten jeden nasz oddział łuczników Ashigaru kontroluje trzy oddziały łuczników. Potem ewentualnie jak ich naklepiemy, wyjdziemy może tą bramą i ich zaatakujemy od flanki, póki się strzelają z tymi. Ale w nich się bili, przegopiłem moment szarży, ale... Aha, bo to jest tylko kilku ich biegło, myślałem, że tylko tyle ich zostało. No 20, ten biegnie dalej, pa, pominął jednego. Aha, i teraz biegł między... A, bo to są ninja. No tak, to jest ninja, to jest świta samurajska. Jeszcze raz... mur włóczni... Aj, nie zdążyłem. Dobra, bo ja chciał popatrzeć. Lepcie ich. Lepcie ich, wykorzystujcie to, że oni pojedynczo tutaj wchodzą. A tych kilku to w ogóle spadło wspinając się na te mury. Tak, ninja nasi nie spadają, samuraje i Ashigaru spadają. Wy dobrze, dobrą robotę odwalacie? Kontrujecie? Aha, płonące strzały! A to spocuch. Wybiega już Ashigaru. Nie bijcie się z nimi. Uciekli, uciekli. Biegnijcie, 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 nie stójcie tu, wybiegać. No a jednak tutaj oponent coś kręci, szponci. Rzućcie te bombki może. Ja chciałbym w formacji... Oj, oj, wy nie dobiegniecie. Dobra, fajne bombeczki, fajne bombeczki. Teraz ci w nich szarżują. Wyrzucajcie bombeczki teraz w tych. W tych rzucajcie bombeczki. Wy tu podbiegacie. Wy sfokusujcie ogień na tych. Dobra. Elegancko. Tu jest konieczny... Oj, nie wiem, czy wydacie radę. Mur z Yari. I wbijać się w nich. A wy nie rzuciliście tych bombkami. No dobra, to walczcie teraz tutaj wręcz. 40 ich zostało. Jeszcze jedną salwę zdejmiecie. Już będziecie chyba... Nie uciekać, walczyć! Walczyć, nie uciekać!
Dobra, i udało się do nich wejść w formacji Yari, także powinni wytrzymać. Ta świta samurajska już biegnie dalej, wbije się im tutaj od flanki. O, wbieli, świetnie. I ninja do przodu, tym ninja. Nie zajmujcie się, rzucicie bombki w tych. Dobra, złamaliśmy moralki, ej, powinniśmy to wygrać. Straty będą duże, ale pokonamy elitarnych łuczników. Dobra, rzucicie, zanim was biegną. No, rzucaj, rzucaj te magiczne bombki. O, oni uciekli, spanikowali. O, udało się. O, teraz co, takie bitwy nas czekają w tej kampanii. Takim Volksturmem i ninja będziemy pokonywać elitarnych samurajów. Super. Dobra, nie ma co ich ścigać. Zakończ bitwę. Dobra, nice, oni się wycofali, tu idą posiłki. Tam jeszcze Ashigaru się rekrutują. Może jakaś kontrofensywa od razu poleci? Tylko, że jak tam wejdziemy, masakra. Zerwano umowę handlową. Poko. Ej, Oda zaczyna przegrywać. To Hojo się tutaj rozlewa. Co jest bardzo dobrą wiadomością. Może Hojo chciałoby pohandlować. Hojo chciałby pohandlować, ale wiecie co? Może nie handlujmy z Hojo, bo żeby nie wkurzać tego, nie wkurzać Ody. Bo oni w szale i w tym... W szale mogą nas zaatakować, pohandlujmy sobie z Hombą. 777 koku za umowę handlową, fajnie, możemy z kimś jeszcze pohandlować. Z tą Odą moglibyśmy handlować, na pewno nie chcesz umowy handlowej? Handeli, handeli, pani Oda? Nie, nie będzie handeli, handeli. Także... To na razie tyle. Teraz tak, szpiegak, mój szpiegu, ile mamy? Mamy 2700 koku. Spróbuj znowu przeprowadzić sabotaż armii, 70% szans, 400 koku to kosztuje. Udało się, bardzo ważne, że ty to zrobiłeś, bo teraz tą armią możemy zająć Omi. Tak jest. Ja to sobie ręcznie rozegram, żeby wystrzelać i nie niszczyć zamku. Oni mają wieżyczki strzelające. O! Oho! Oho, 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 wieżyczki strzelające. No dobra, to trzeba będzie już mądrze podejść. Mądrze podejść i mądrze strzelać w oponenta. Dobra, co my zajęliśmy? Zajęliśmy Omi. Pokojowa okupacja. No i teraz tu mieliśmy sobie chillować po zniszczeniu Keiki. A tutaj się znowu linia frontu zrobi, a i tu już widzę idzie taka łoka idzie. Mordeczki, na pewno nikt nie chce zawieszenia broni. A, ta armia i Keiki zniknęła, co jest? Ej, no przecież było tak już, że w tej serii przed chwilą patrzyłem, znaczy nie przed chwilą, ale w innych odcinkach, bo też się właśnie zastanawiałem, że jak zajmujesz ostatnią osadę, to armia znika w szogunie. A teraz zniknęli, a w innych momentach nie znikali. Dobra, nie mam pojęcia, co tu się dzieje, ale jest ciekawie, No dobra, bo teraz myślałem, że musimy biegać za tymi Koiki. To niepotrzebnie ich sabotowałem w tej turze. No dobra, to sobie ninja trochę polewelował. No to tutaj montujemy armię w Omi i wy pójdziecie w kierunku Wokasy i Echizen. Echizen też w sumie będzie można zająć i się na razie tutaj okopać, no chyba, że znowu nas zaatakuje Jinbo. Jinbo nas zaatakuje, bo będzie z nami graniczyć i botu zna. Hej, graniczymy z zającem, to ten znany Wataszka i fanatyk Totalen Krigu. Zaatakujmy go, żeby seria nie przymulała. Tak, właśnie tak to widzę. Dokładnie tak to widzę. Połącz jednostki. Trzeba tobie naklepać, mordeczko. Damy radę czymś tu podejść bliżej, żeby dobić ci te jednostki. No cieś, masz dwa oddziały łuczników. Nocny atak, nie ma co robić nocnego ataku. Myślę, że na automacie to szybko można przeklikać, jeden stracony, okej. Na automacie tutaj generalnie bitwy są dziwnie obliczane, bo w życiu byśmy jednego nie stracili, oni przynajmniej jedną salwę by oddali, na tym generałem jechał. Ale spoko. Dobra, komisarz do spraw wojny, co tutaj masz? Ulubiony rumak, plus jeden do premii do szarży zasady jazdy pod jego dowództwem. Takeda jest pod kawalerię? Nigdy nie grałem, też będzie można kiedyś zagrać. Chłopiec z kultem bohatera, plus jeden do morale generała i jego gwardii. Morale dla tego generała i jego gwardii, no to też raczej średnie, bo generała mi opłaca się jego gwardią, raczej szarżujemy, żeby, nie wiem, wbić się w łuczników, a nie żeby walczyć. No dobra, weźmy tobie tą jazdę, może gdzieś tam jednostki jazdy dostaniesz. Daj sobie plus 10 do zasięgu ruchu. To jest spoko. Połącz się z tą jednostką, no i pójdziecie w kierunku Tamby. No i tak to wygląda, i no, mamy 2300. Jak ta armia wygląda? Biednie. Jak wygląda ta armia? Również biednie. Czy jesteśmy gotowi na inwazję? Oczywiście, że nie.
Jeżeli to też są Ashigaru, to możemy Sasaki. Sasaki. Jeżeli to też są Ashigaru, to możemy się bić. Jeżeli to są samuraje, to mamy problem. Ty w ogóle nazywasz się Hattori Yasunaga. Hattori Yasunaga, przywódca naszego klanu. Mamy dwóch gówniaków. Szkoda, bo nie ma komu nadawać tych stanowisk. Badania za jedną turę będzie plus 2 do szarży, okej. Okay. No i tych mnichów wojowników bym chciał. Chciałem tych mnichów wojowników. I to się będzie robić 4 tury. Daj to do budowy. Tu powiedzmy, co jest tańsze? 200. Damy radę 2 oddziały zrobić? Nie damy radę 2 oddziałów zrobić. Bandyci Hattori. Syndykat przestępczy. O proszę bardzo, to co to jest? Prowincja? Szkoła ninjutsu. To też jest szkoła ten. Ej, to jest trzecia prowincja pod ninja. To są trzy prowincje ninjowe. Nie no, aż tyle to my chyba nie potrzebujemy. Plus 5 do werbowanych ninja kisho. No właśnie. I to samo co tutaj. No dobra, jest jak jest. Skipnij turę. Blokada portu. A szkoda, bo my trochę tam handlujemy. Zerwaną umowę handlową, sztuka opanowana. Wiecie co możemy wybadać? Ceremonia picia herbaty. To jest plus 10 do stosunków dyplomatycznych. Nie wiem, czy to coś zmieni, ale możemy spróbować. To też jest plus 1 do honoru dajmy. Na razie odpuśćmy sobie te płonące strzały, bo my nie możemy ze wszystkim walczyć, bo tu już widzę gigantyczną armię. Nasz szpiegu tam biegnie. Nasz tam biegnie. Szanse, że ninja uniknie wykrycia po nieudanej misji. To ci na razie jest niepotrzebne. Spróbuj dokonać zamachu, będzie tani. 760-240, dobra, generał. Godaki Sukoteki, 240 koku, 63% szans. Próbujemy ich osłabić, fajnie jakby weszli na nasze ziemie. Tu są, o, to jest 2,5 armii. Oni wszyscy śpią tak na ziemi? Swojego daimyo pilnują? Nie mają jakieś wałki pod głowy. Jakieś paczuszki fajkowego ziela. Ty, złapał go! Nie, zostaw! To nie pluszak! Aha, nie, bo ty wolisz tą, okej. Okay. Puszczaj! Oho! Ty, nie obudził się. Aha. Dobra, udało mu się przedrzeć przez ochroniarzy, przez straż. I teraz będzie skok. Raz już skakał. I teraz nie chybił celu. Genialnie. Genialnie, super. Fajnie, że to by się udało. No to co? No to my na razie tutaj się bunkrujemy w Omi. Czekamy na te armię, bo tu nie ma nawet co myśleć, żeby do nich podejść. Tu są Ashigaru, a łucznicy samuraje, Jeszcze więcej tego wszystkiego. Tutaj spróbujemy na Tambę podejść. Zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Tamba również ma garnizon. Czy my chcemy próbować to oblegać? Dałbyś radę tu w lesie się schować, czy coś? Jakaś zasadzka? Kucniesz? A, jesteśmy Hattori, jesteśmy mistrzami zasadzek i nieczystych zagrywek. Setsu jedną turę wytrzymacie bez tego? Tak, to jakby osada musi, znaczy prowincja musi migać, żeby była rebelia, więc na razie jest spokojnie. Mamy jeszcze 1400 koku na wydatki, no to na pewno Metsuke. Czekamy, aż się zrobi. Aha, to już się zrobił sąd. Moglibyśmy Metsuke zwerbować. Tylko co nam da Metsuke? Metsuke by się przydał, ale potrzebujemy armii. Ty masz mordeszko w tej armii. Ty potrzebujesz. Weźmy jeszcze jeden oddział łuczników. Tutaj natomiast weźmiemy też jeszcze jeden oddział łuczników, ale zwykłych. Dobra, i zostało 500 koku. Aha, jeszcze mamy mnicha. Dobra, zwerbuj tego Metsuke. Tak, zwerbujmy tego Metsuke, żeby on już tutaj sobie był, żeby zaczął levelować. On ma od razu trzeci poziom, tak? Pod co możemy levelować? Przebiegłość przekość przekupstwa. Przekupstwo niży kosztów czynności przekupstwo. Zwalczania szpiegów, aresztowania. Agenci, wykrycie, krytyczne, okej. Ucieczkę. Nadzorowanie miasta na razie nie mamy co robić. To spróbujemy zrobić przekupstwo. A pod co masz tutaj perka? 5% szans na śmierć w postaci zamachu, plus 1 do przegłości podczas aresztowania.
Da się aresztować generałów? Nie, tylko agentów da się aresztować, nie? Cóż innego liczy się dla łowcy poza gonitwą za zwierzyną. Dobra, dajmy tobie psa gończego. I władujmy tobie na razie podczas przekupstwa. I perka jednego tutaj władujmy. Dobra, i zobaczymy, panie Metsuko, jak pan będziesz sobie radził. Dobra, skipnijmy turę, zobaczmy, co zrobią nasi oponenci. Nie, Beszu nas atakuje. Ej, nie, dobra, ta seria jest przegrana. No my walczymy już de facto ze wszystkim poza Odą dookoła nas. No i chłop sobie tutaj wchodzi, rozumiesz, przejmuje. No rozegraj ten automacie, bo tu nie ma co tego bronić. Patrz, i to wszystko do nas idzie. Utraconą prowincję Setsu, klęska armii, atak na morski szlak handlowy. No i co, teraz ja muszę spróbować to odbić. Czy ty dasz radę coś zrobić? Aresztować. Szansa powodzenia, to jest darmowe. O, to mi się podoba, aresztuj. Wróg osądzony i stracony, fajnie, że te aresztowania są darmowe, to sobie polewelujesz troszeczkę. No odbijmy Setsu. Myślę, że na automacie to zrobisz. Tak, na automacie powinieneś to zrobić, troszeczkę potraciliśmy. Pokojowa okupacja, aha, poniszczyli targi, poniszczyli to. Okej, całe nasze goko z tej tury poszło do naprawy, super. A jeszcze musimy naszym ninja działać, tu nic nie zrobisz, tu moglibyśmy sabotować armię. I oni są, tu jest więcej niż jedna armia, bo oni w tych krzakach stoją. Tu się zwerbowałeś, tu się nie zwerbowało, bo nas zaatakowali. To zwerbuj tu kolejnych Ashigaru. No i chłop sobie truchta. Chłop sobie truchta i oblega na momi. Dwie armie, ponad dwie armie. Jacie. Ten będzie mały żamek, plus jest taki, że on ma tam wieżyczki. Tylko nie wiem, jak my to wybronimy. Bo im miał tam tych Ashigaru, znaczy tych samurajów włóczników, którzy będą szczylać. W tym zamku będzie ciasno, więc będą nam się przewracać w setkach. Dałbyś radę przeprowadzić jakiś, czekaj, zamach. Czekaj, na razie nie rób żadnego zamachu. Co my tutaj mamy? Mamy jednego generała i mamy drugiego generała. Wykonanie zamachu 69%, a na daimyosz 49%. Dobra, to spróbuj się pozbyć tego jednego generała. Zadaję unieruchomienie armii na jedną turę i spowoduje śmierć kilku żołnierzy. Czy sabotowanie armii by coś nam dało? Sensownego? Sabotowana armia i tak bierze udział w bitwie, jak jest posiłkowa, nie? Tylko nie może atakować. Mi się wydaje. Spróbuj wykonać zamach na generała. Zawsze coś. Okej, okay, świetnie. Jednak nasza szkoła asasynów daje radę. Czy ty dałbyś radę? Przekup armię? Chyba nie. Przekup armię. 8000 koku. Przekupujemy armię. A tutaj tylko 2000 koku, żeby przekupić armię. Jej! Możesz przekupić osadę? Ty, ta osada jest pusta. Nie można kaptować stolic rodu. Ej, oni mają pustą stolicę? No proszę. I tu mają Metsukę. 78% szans. Aha! Szkoła asasynów i szkoła Metsuków. No dobra, to skoro mają to puste, ja bym sobie tutaj podszedł. Ja bym sobie to zajął. Ja bym to nawet chyba złupił i stąd uciekł. Czy okupujemy to? Ja bym to złupił. To jest fajna twierdza. Giełda ryżu do żołuczników, ale bym to złupił. Wziął pieniążki, mam nadzieję, że tu będzie dużo pieniążków. Bo Setsu nie obronimy. A Setsu jest strategicznie fajne, bo ono broni dostępu z tych dwóch prowincji. To sobie łupimy, oni to sobie odbiją, się zbuntuje czy coś. A ja bym się skupił na Tambie, żeby to domknąć. A tutaj na razie ich tylko blokujemy, na ile się da. Także tutaj cyk, wchodzimy. Rozegraj na automacie, 5 straconych. No i będzie 6000 koku. Zrobimy plądrowanko. Sława w całym kraju. I tu jest armia. Dobra, jedną turę możemy tu poczekać. Możemy zniszczyć giełdę ryżu. Możemy do żołuczników zniszczyć. Farmy też zniszcz, wszystko co się da zniszcz. No i elegancko. A tą twierdzę nie naprawiaj. Jak nas zaatakują, to się obronimy raczej. Raczej powinniśmy się w tej twierdzy obronić, mimo że jest zniszczona. I tutaj cyk, cyk, cyk. Chyba, że oni teraz mi w stamby wskoczą do Setsu w jedną turę, to będzie problem. Dobra, ale mamy 7000 koku. Ja, pieniądze, koku! Samurajowie, nie, my musimy spam Ashigaru. Spam Ashigaru. Syndykat przestępczy, właśnie. Będziemy mogli tych ninja Kisho rekrutować.
Także daj ten syndykat przestępczy, mamy jeszcze 2000 koku, jakieś budyneczki, które dają pieniążki. Tutaj zrobisz targ, tu zrobisz drogi, zostało 900 koku. Tutaj też weź zwerbuj kolejnych Ashigaru. O, no i na razie chyba tyle. Na razie tyle, co my możemy uczynić, także skipnij turę. Ty, a może byście chcieli zawieszenie broni teraz, jak wam splądrowaliśmy osadę? To jest Besho. Nie będzie. Nie będzie zawieszenia broni. Wojna totalna. Nikt nie chce pogadać. Nawet nie mam co im zaproponować. Nawet nie chcą umowy handlowej podpisać, rozumiesz? Nie do przyjęcia. I tyle. Ekspansja terytorialna. Mordzio, my się bronimy tylko! Rutin nie jest respektowany, biegłość w sztukach, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem i tyle. No i mamy bitwę. Gigantyczna bitwa. To jest do wygrania, ale muszą pewne rzeczy zajść. Muszą pewne rzeczy zrzeźć, pewne prawidłowości. I nasi Ashigaru muszą wyczarować niesamowity wynik w tej bitwie, bo to będzie prawie 10 tysięcy wściekłych Japończyków do ubicia. Najbardziej mnie się martwią samuraje łucznicy, bo jak on będzie mądrze z nich korzystał, a ma bardzo dużo łuczników, a my będziemy na wąskiej przestrzeni zamknięci. No nic, dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę, łapę w górę, soczysty komentarz. Jutro się okaże, czy restartujemy serię, w sensie czy upadamy, czy jest jeszcze promyk nadziei, bo jak pokonamy tę armię, to może nawet kontrofensywa poleci. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do jutra, cześć.